pierwsze moje doznanie czy decyzja, że absolutnie nie skoczę i tyle. Ale nazajutrz już ze spadochronem na plecach wziąłem, wyskoczyłem i było cudownie. Zostałem wezwany do kancelarii kompanii, gdzie czekał jakiś pułkownik, znaczy wiedziałem, jak się nazywa, ale już nie pamiętam, z Londynu i zaproponował mi, żeby się nie kierować fałszywymi ambicjami, czy nie poleciałbym do Polski. No ja oczywiście bez wahania się zgodziłem, no bo po pierwsze na całym świecie wojna, na wszystkich morzach, oceanach, a ja tutaj siedzę, nic nie robię. No więc każda propozycja była dla mnie do przyjęcia, nawet na Seszele, gdy było potrzeba, poleciał czy pojechał, no i tak. No i proszę pani, po jakichś dwóch tygodniach zostałem już odkomenderowany i przeniesiony na samą północ Szkocji, bardzo piękny kraj, zielony, potoki, czysta woda, nie było ludzi ani nic, gdzie odbyło się takie szkolenie, physical training. No, wszystko wspinanie, zjazdy na linię i tak dalej, i tak dalej. Po tym szkoleniu PT, czyli physical training, następny etap szkolenia były skoki spadochronowe. No, w Manchesterze z kolei. Nas wsadzili do samolotu z tą taką dziurą w kadłubie, żeby się nas oswoić. No, proszę pani, proszę nie zapominać, że to był rok 42 albo pierwszy, że wtedy wszędzie, a już w Polsce, to loty samolotami to nie były takie zwyczajne rzeczy. No i wsadzili nas do samolotu, żeby nas oswoić już z wysokością, jak wygląda to wszystko, a ziemia z wysokości tych normalnego pułapu, z którego się skakało, czyli z 130 czy 140 metrów. I pamiętam, że pierwsze moje doznanie czy decyzja, że absolutnie nie skoczę i tyle. Ale nazajutrz już ze spadochronem na plecach wziąłem, wyskoczyłem i było cudownie. Poza tym PT, jak mówiłem, walka wręcz i te same skoki spadochronowe, znaczy już odbycie tych pięciu bodajże skoków, jeden nocny. No a poza tym uczyli nas już instruktorzy, no różne były, wie pani, sytuacja w Polsce, jak to wszystko wygląda w praktyce, no uczyli nas budowy, tak oczywiście odbiorników radiowych, uczyli nas co tam, materiałami wybuchowymi obsługiwanie, takie rzeczy, o ile dobrze pamiętam. Po ukończeniu tego szkolenia przechodziło się do tak zwanej stacji oczekiwania, czyli
do mieszkania w oczekiwaniu na każdy rozkaz wylotu. Postanowiono, że w Brindisi będzie taka stacja odlotu, no i automatycznie stację oczekiwania z Anglii przeniesiono do Brindisi. Wobec tego nas pewnego dnia, już nawet wiem, to chyba było w grudniu, przy końcu grudnia, załadowano nas na taki transatlantyk pasażerski, nas. Tam, proszę pani, tam wzięziono tam kilka tysięcy ludzi, wie pani, na takim transatlantyku. W każdym razie zawieziono nas do Algieru. Z Algieru jakoś część, ja wiem, pociągiem, a później znowu morzem do Włoch. No i do tej Brindisi, gdzie właśnie się zrobiono stację oczekiwania i tam oczekiwaliśmy na rozkaz odlotu. Dostaliśmy ubrania, oczywiście bez żadnych tam znaków, gdzie były robione, ale nic. Czyli dostaliśmy tak ubranie cywilne, płaszcz, oczywiście cywilny. No i to i najważniejszą część, którą dostaliśmy, to pas z pieniędzmi. Bo to był ważniejszy i cenniejszy niż sam nosiciel tego pasa. No i tyle. No i pewnego dnia przebraliśmy się, podwieźli nas do samolotu, no i wsiedliśmy do samolotu i tyle, no. I start. Nasi nawigatorzy świetni, przyszedł dispatcher, otworzył te właz, ten okrągły. I jak zbliżaliśmy się do miejsca lądowania, no i jak dispatcher dostał rozkaz od pilota, rzekł tylko go. No i my jak najszybciej należało wyskoczyć, no żeby rozrzut nie był tak. No i ja też jak najszybciej wyskoczyłem, spadochron się otworzył, no i wylądowałem, proszę pani. Od razu podbiegł do mnie jakiś młody człowiek, jak sądzę, i patetycznie: witaj w kraju. O. Po oddaniu tego pasa z pieniędzmi, proszę pani, zaprowadzono nas do jakiegoś tam gospodarstwa, tam, żeby posiedzieć, napić się herbaty i tak dalej. A pierwszym pociągiem podmiejskim, bo to była wąskotorowa kolejka, wsiadłem do pociągu i pojechałem do Warszawy i wysiadłem na dworcu centralnym. Nigdy nie byłem w Warszawie przedtem, ale wszystko znałem na pamięć, więc wysiadłem, znaczy wyszedłem przed dworzec. Nie stwierdziłem nic nadzwyczajnych, żadnych rzeczy. Miasto jak miasto i tak dalej. I poszedłem na adres kontaktowy. Rozkazy otrzymywało się
po przyjeździe do Warszawy, bo różne były miejsca lądowania, no ja miałem takie fortunne, że niedaleko, no inni mieli trochę dalej, ale tak czy owak trzeba było zameldować się, nie wiem, się nazywało, no w każdym razie dowództwie Armii Krajowej i oni dopiero chyba decydowali, czy już mieli zadecydowane, tego nie potrafię powiedzieć, dokąd ten delikwent się udaje. I chyba po co ogólnie, bo jeszcze rozkazy jeszcze otrzymywał po dotarciu na miejsce, bo ci skoczkowie też, mimo że mieli się zameldować w Warszawie, to na przykład jechali albo do Krakowa, albo do Lwowa, żeby tam zająć tam swoje miejsca. Zostałem odkomenderowany do oddziału partyzanckiego niejakiego Lwa. Już sama nazwa, pseudonim daje dużo do myślenia, no, że to był ograniczony facet i tak dalej. No, ale nie wybierałem go. No i wie pani, no i zameldowałem się u niego. Nie czułem się zbyt dobrze pod jego rozkazami, bo to był rzadki prymityw, może i odważny, na pewno, ale prymityw. Tak jak on na przykład prowadził przywiązanego do swojej ręki jakiegoś partyzanta rosyjskiego wziętego w niewolę. No. I w końcu pewnego dnia wziął go i zastrzelił. No, właśnie to był taki tego pokroju człowiek. On mi zlecił szkolenie chyba musztry. Znaczy ta kompania nie stacjonowała w jednym miejscu. Codziennie przemaszerowała jakiś tam do następnej wsi czy coś w tym rodzaju. No, raz, żeby nie tkwić w jednym miejscu, a po drugie, no, żeby zbytnio nie obciążać swoją obecnością tylko jednej wsi. Trzeba było to rozłożyć. No, no. Bo tam nikt się nie pytał o płacenie ani nic, tylko szli do chlewika albo do stajni i brali albo prosiaka, albo ja wiem, krowę i już, no. I nikt nie płacił. Także los tych mieszkańców tych wsi to był pożałowania godzin. Pamiętam, że taką potyczkę, że myśmy zaatakowali taki oddział właśnie rosyjski. No, doszło do wymiany ognia, do strzelaniny i ten dowódca rosyjski został ranny, tylko jeszcze krzyknął bajcymo i ku mnie i zginął na przykład. No i temu podobny. To były takie na poziomie prowincjonalnym potyczki. Rosjanie się zbliżali. I już te szturmowe niemieckie samoloty, bo to już były te linie fronty były, no, wokół nas. I zrobiono takie
zgrupowania polskich oddziałów partyzanckich, żeby ewentualnie maszerować na Wilno. Ale samolot zrzucił rozkaz rosyjski, żeby w ogóle się poddać, czy żeby w te oddziały partyzanckie, polskie odprowadzić do jakiejś tam wsi, już nie wiem jakiej, która niedaleko się znajdowała. No ci nasi dowódcy, trochę skonsternowani, nikomu nie uśmiechało się odprowadzać ich tam do Rosjan i orzekli, że ja jako cichociemny, co nic mi Rosjanie nie zrobią i tak dalej, żebym ja odprowadził. No ja mówię, no oczywiście, no, jak chcecie, żebym odprowadził, to odprowadzę. No. Wśród tych zgromadzonych żołnierzy, no, powiedziano im, że kto chce, może udać się w zwartym oddziale do tej wsi, do Rosjan. A ponieważ większość tych żołnierzy rekrutowała się z miejscowej ludności, no więc znalazło się kilku, albo kilkunastu, nie będę kłamał, którzy już mieli dość chyba tego wojowania czy czegoś. No i zgłosili się. No i a mnie ci wyżsi oficerowie, ci, którzy mnie tam zaproponowali, nawet oferowali mi konia, żebym mógł do tych na tym koniu, na czele tych byłych partyzantów odprowadzić do tej wsi, w której kwaterowali Rosjanie. No i ruszyliśmy, proszę pani. Już nie pamiętam, jak to było daleko, a nic. W każdym razie doszliśmy aż do tej wsi, a ci Rosjanie chyba nawet nie wiedzieli, że taki rozkaz ktoś tam ich samolot zrzucił, bo zdziwieni otwierali okna w tych chałupach, co to za oddział maszeruje i tak dalej. Także nie wiedzieli o naszych zamiarach. No a ja do środka wsi odprowadziłem, no i powiedziałem żołnierzom, że kto chce, niech zmyka, ucieka gdzie chce, już przedtem mogli. A sam zawróciłem konia i pojechałem do lasu. Wracając tam ze wschodu, chciałem, widzi pan, ja wszystko wiem, chciałem dostać się do Warszawy. Ale Warszawa była, wojska radzieckie nie dopuszczały. Okazało się, że w Warszawie jest powstanie. I dlatego nikt tam nie mógł, nikt nie mógł się dostać.